Cześć, to jest program Co leci w sieci, przynoszę wam garść gorących newsów, a zaczynamy oczywiście od tego, co ma wydarzyć się za kilkadziesiąt godzin w Ergo Arenie. Gala XTB KSW 94 i chyba najbardziej medialne starcie na tej karcie, Arek Wrzosek kontra Artur Szpilka. I słuchajcie, dla wielu osób starcie znakomitego kickboksera w postaci Arka Wrzoska z bokserem, który dotarł przecież do walki o Mistrzostwo Świata Arturem Szpilką, to gwarancja wielkich stójkowych emocji. Ale słuchajcie, są tacy, którzy mówią, że to może być pojedynek nudny, że stójkowej walki może być tutaj jak na lekarstwo. Głos w rozmowie z kanałem In The Cage zabrał head coach klubu WCA Arbi Szamajew, który mówi, że to może być nuda. Zresztą posłuchajcie sami. Że oczekujemy, że tam będzie fajerwerki, że będzie stójka, będzie mocna bitka. Być może tutaj absolutnie nie być tej bitki. To jest ta druga strona tej walki, której możemy zobaczyć. Gdzieś klinć, przyklejanie się, parter, obalanie. No walka, moim zdaniem, ta walka naprawdę będzie nudna. No słuchajcie, na pewno nie stwierdzę, że parterowa rywalizacja jest nudna, ale pewnie gdyby ta walka miała rzeczywiście toczyć się przede wszystkim w parterze, to byłaby to dla wielu osób duża niespodzianka. Słuchajcie, jedziemy dalej. Pozostajemy przy tym pojedynku, bo warto powiedzieć o nim coś więcej i też głos dla kanału Fight Sport zabrał Marian Ziółkowski. Były mistrz KSW twierdzi, jak wiele osób, że faworytem tego starcia jest Arek Wrzosek, bo ma argumenty, które spokojnie mogą mu pozwolić na wygraną w tym pojedynku. Posłuchajcie sami. Jeśli chodzi o walkę Artura z Arkiem, no widzę to w ten sposób, że jeśli widzę faworyta Arka, tylko całe pytanie rozchodzi się, jak Arek zawalczy, bo on jest wyższy, jest większy i dzięki tym swoim warunkom ma ten komfort ułożenia walki trochę na swoich warunkach, na swoich zasadach, trochę pod siebie. I jeśli nie załączy mu się jakaś akcja chuligańska, że tak powiem, i nie poczuje się jak, nie wiem, pod bramą, na ulicy czy w lesie, tylko podejdzie do tego jak do walki sportowej i będzie realizował taktykę, będzie wykorzystywał kopnięcia. A żeby wykorzystywać kopnięcia, trzeba mieć miejsce. Wiadomo, każdy to wie, że każdy kopacz lubi mieć miejsce. Jak gość na ciebie naciera, boksersko jest blisko ciebie, to nie masz czego kopnąć. Więc jeśli będzie utrzymywał dystans, obkopywał Artura, łydka, midle, kolana latające, kopnięcia na głowę, zwłaszcza ten jego lewy, ten niesygnalizowany kopnięcie na głowę. Jeśli będzie to robił i co jakiś czas wykorzystywał swoje długie ręce, żeby ukuć, trafić, to wtedy myślę, że ta walka może być nad wyraz nawet zrobić się stosunkowo łatwa dla Arka. Ale jeśli wejdzie w grę Artura, jeśli pomyśli, ach, szanić taktykę i robimy po prostu, wiesz, brutalną wojnę, to myślę, że większe szanse w tym momencie są dla Artura, który wydaje mi się, że w taki sposób będzie chciał tę walkę rozwiązać. Wie, że bije się z zawodnikiem o lepszych warunkach, że będzie musiał skracać dystans i wydaje mi się, że nawet na tej konferencji wyczułem coś takiego, że Artur tam będzie chciał zrobić z tego taki, wiesz, taki chamski brawl. Czy KSW straci pozycję lidera wśród organizacji MMA w Europie? Słuchajcie, organizacja Octagon ma bardzo ambitne plany związane z tym, żeby zorganizować galę na stadionie we Frankfurcie 12 października, która ma przyćmić największe wydarzenie do tej pory organizowane przez KSW, czyli galę Koloseum 1 na Stadionie Narodowym. Pamiętamy, Stadion Narodowy, 57 tysięcy kibiców, największe wydarzenie w Europie. Ale słuchajcie, jeżeli Octagon zrealizuje swoje plany, to ten event zobaczy 65 tysięcy osób, a więc absolutnie Octagon pokona KSW na bardzo prestiżowym polu. I trzeba przyznać, że szanse na to, aby Octagon dopiął swego, są bardzo duże, bo mamy maj, do 12 października jeszcze naprawdę sporo czasu, a Octagon sprzedał już 30 tysięcy biletów. To naprawdę robi wrażenie, szczerze mówiąc, biorąc też pod uwagę kartę tej gali, bo jak na razie te nazwiska rzeczywiście nie rzucają jakoś na kolana, a te bilety sprzedają się same. Jestem bardzo ciekaw, co wydarzy się w październiku i czy Octagon rzeczywiście pobije rekord KSW. Jestem też ciekaw waszego zdania. Czy wam podoba się bardziej to, co robi Octagon? W sensie ta droga rozwoju, którą teraz podąża Octagon, czy ona wam się podąża
podoba bardziej niż ta droga, którą obecnie podąża KSW. Czy rzeczywiście Oktagon już za chwilę może stać się europejskim numerem jeden i przebić KSW? Jedziemy dalej. Wydawało się, że bardzo blisko jesteśmy momentu, w którym Cezary Oleksiejczuk podpisze kontrakt z organizacją KSW. Obie strony gdzieś skłaniały się ku porozumieniu. Tak się przynajmniej wydawało, że obie strony nie wykluczają tego, że już wkrótce taki ruch może się wydarzyć. Tymczasem organizacja FEN w taki oto sposób poinformowała o przedłużeniu kontraktu ze swoją chyba największą gwiazdą. Zobaczcie. What is that? Tak jest! Jest! Mamy koniec walki, proszę Państwa! Brawo! Brawo! Znów najlepszy! Trzeba przyznać, że to jest kolejny dobry ruch po tym, jak stery w Fenie przejął dotychczasowy rzecznik prasowy i matchmaker tej organizacji Jakub Borowicz, bo na pewno takie zatrzymanie Cezarego Oleksiejczuka w Fenie to jest bardzo dobry marketingowo ruch. A Cezary Oleksiejczuk wydaje się, że tym ruchem także pokazuje, że dla niego nadal priorytetowe jest czekanie na kontrakt w UFC, bo Czarek i jego brat od pewnego czasu nie ukrywali tego, że to jest właśnie ta najważniejsza droga, którą chcą, aby Czarek Oleksiejczuk podążał. Ostatnio wydawało się, że być może te priorytety zostały zmienione, że być może KSW jest najlepszą opcją, a teraz widocznie stanęło na tym, że zostajemy w Fenie i czekamy na UFC. Jedziemy dalej. 1 czerwca gala UFC 302 w New York. Tam wiadomo, że Islam Makhachew będzie bronił pasa mistrza wagi lekkiej w starciu z Dustinem Poirierem, do którego zresztą Poirier przygotowuje się na Florydzie z Mateuszem Gamrotem. I słuchajcie, bardzo dobre dla Mateusza Gamrota słowa jego byłego rywala. Benil Dariusz, który w 2022 roku w Abu Dhabi pokonał Mateusza Gamrota, teraz powiedział o tym, że to właśnie Mateusz Gamrot, jego zdaniem, powinien walczyć z Islamem Makhachewem, a nie Dustin Poirier. Zresztą posłuchajcie sami. Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, że Dustin dostał walkę o pas. Wydaje mi się, że w tym wypadku można przedstawić lepsze argumenty za taką walką dla Gamrota. Ma dobry rodowód zapaśniczy, powrócił po trudnych chwilach, pokonał kilku twardzieli, a Poirier miał już swoją szansę walki o tytuł. Dlatego uważam, że Gamrot mógłby być lepszym wyborem, ale jeśli chodzi o liczby, nie można zaprzeczyć temu, co wnosi do klatki z sobą Poirier. Poirier to dobrze sprzedaje galę, ludzie go kochają i jest świetnym gościem. Rozumiem to, taką walkę łatwo sprzedać, ale myślę, że na papierze wolałbym, aby Gamrot walczył o pas. Na ten moment jeszcze wszyscy zastanawiają się, czy jest szansa na to, aby Mateusz Gamrot był rezerwowym do tej walki. Oczywiście tutaj nie zgadzają się dwie rzeczy. Po pierwsze, Gamrot sparuje, trenuje, przygotowuje się z Dustinem Poirierem, a więc ewentualne wejście za Islama Makhachewa byłoby pewnie gdzieś dyskusyjne z tego punktu widzenia. Po drugie, ostatnio zabierał głos Benoît Saint-Denis, który mówił o tym, że z tego, co on wie, rezerwowym będzie Arman Tsarukyan. Chociaż to byłoby dziwne, bo przecież Arman Tsarukyan niedawno odrzucał propozycję walki z Islamem właśnie w tym terminie. A więc dzieje się wiele, jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o ten pojedynek, jest jasne. Na dziś to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, życzę miłego weekendu i do zobaczenia. Cześć!